Witam Was, moi drodzy, na moim kanale. Dzisiaj będziemy testować, znaczy testować, ja testując pewną rzecz, będę nagrywał dla Was pierwszą część odcinka z Kiszonką. Ja oczywiście jestem Kizashi i witam Was na Guralak V4 na mojej farmie. Dzisiaj, moi drodzy, mamy według mojego zegara systemowego 10 grudnia 2016 roku. To jest, moi drodzy, jeszcze sobota. Godzinka, moi drodzy, to godzinka 19:48. A w grze mamy godzinę 7:13 i dzisiaj będziemy zajmować się jedynie Kiszonką. Jak na razie, powiem Wam szczerze, bo nagrywam ten odcinek dzisiaj już po raz czwarty, straciłem ponad pół godziny, ponad grube pół godziny, powiedziałbym, że nawet ponad godzinę, na to, żeby sprawdzić, czemu miałem spadki FPS-ów. Okazało się, że jakiś proces u mnie w systemie zaczął coś odpalać, ale to opowiem Wam za chwilę. Weźmy się, moi drodzy, do pracy. Tylko podjedziemy pod tamto pole, dzisiaj tam jest pole kukurydzy, podjedziemy pod to pole kukurydzy. O, czekajcie, muszę się przełączyć na naszą, na naszą maszynę, żeby mi się mod na kamerę włączył. I teraz, moi drodzy, wyjedziemy sobie tu od strony tego pola. To pole wprawdzie nie jest nasze, natomiast tu będzie mi łatwiej pokazać Wam, zrobić to, co mamy do zrobienia. I przy okazji pokazać Wam, pokazać Wam, albo inaczej, ja będę w tym czasie Wam opowiadał, o co chodzi, co poszło nie tak, że nie byłem w stanie nagrać dla Was tego odcinka wcześniej, tylko nagrywam o tak późnej porze, choć chciałem nagrywać go od 18:30, natomiast mam już prawie godzinę, ponad godzinę obsuwy i zaraz Wam wytłumaczę dlaczego, ale zacznijmy od tego, że rozłożymy nasz sprzęt. Ja sobie tylko włączę kamerę wewnętrzną i teraz rozłożymy nasz sprzęt. Zaczniemy od rury. Rurę, moi drodzy, rozkładacie za pomocą przycisku O według domyślnej konfiguracji 15, no ale dam głowę, że już widzieliście na innych kanałach, jak to się robi, no to tego, a ja Wam pokażę, bo i tak muszę to zrobić. Dobra, teraz musimy się przełączyć przez G na naszą maszynę, czyli muszę rozłożyć sobie nasz header koszący, tnący, siekający lub no w każdym razie nasz zestaw noży do robienia kiszonki z kukurydzy. I teraz, moi drodzy, przełączamy się z powrotem na naszą maszynę. No już to teraz zrobię. Włączymy nasz ten, włączę sobie kamerę zewnętrzną i zaczniemy od tego większego pola. Albo mniejszego, czekajcie, zaczniemy może od mniejszego pola. Sobie tutaj spróbuję jakoś podjechać, czekajcie, bo chyba się zawiesiłem na jakimś drzewie. Dobra, miałem Wam powiedzieć, co się stało, że niestety, ale nie byłem w stanie nagrać dla Was wcześniej tego odcinka. No i what the heck z moim komputerem. Otóż, moi drodzy, zauważyłem dość dziwny problem na moim komputerze. Mianowicie problem ten objawiał się tym, że jak włączyłem nagrywanie, FPS-y spadały do 5, 6. Maksymalnie udało mi się wydoić 15 FPS-ów i gra praktycznie przy każdym elemencie na gospodarce lekko przycinała, ale tam, gdzie były drzewa, to już tak przycinało, że nie dało nawet. Nie byłem w stanie w ogóle nic, nie byłem w stanie na tym, na tej mojej właśnie maszynie, nic nie byłem w stanie zrobić. No, zgodzicie się ze mną chyba, że no niestety, ale takie nagrywanie nie miałoby sensu. Może wy widzielibyście może i grę w miarę dobrze, bo z tego, co patrzyłem na podgląd nagrania po nagraniu fragmentu, to byście widzieli, że gra została nagrana dobrze. Ale powiem Wam, ja odczuwałem takie lagi momentami, to były chwilowe, tam było minuta, dwie góra,
ale podejrzewam, że nawet krótsze niż pół minuty, ale takie lagi, że po prostu się grać nie dało. Jadę, nagle lag. Sam z siebie nie wiadomo z jakiej przyczyny lag, po czym po tym lagu znowu wszystko w porządku. Tak samo tu, gdzie widzieliście mnie na samym początku tego odcinka, to już byłem przygotowany do nagrywania właśnie tego odcinka wcześniej i tam już sobie te maszyny sprowadziłem. Tam, gdzie staliśmy, tam stałem po prostu z wyłączoną maszyną i patrzyłem przez chwilę na włączonym nagrywaniu, jak przejeżdżają samochody na ruchu AI. Bo jak wiecie, gram na single player, nie mam niestety ze sobą żadnego towarzysza, który chętnie może by i ze mną zagrał. Ale niestety nie znam takich ludzi, którzy w moim otoczeniu, którzy tak jak ja, chętnie by sobie zagrali w Farminga 15. No i to też, ta wydajność tego komputera to też jest powód, dla którego nie nagrywam wam w ogóle Farminga 17, ponieważ no... Ja się obawiam, że to wychodziłoby jeszcze gorzej. No ale jak widzicie, problem został rozwiązany. Tyle, że straciłem na to dość sporo czasu. Musiałem przeinstalować jeden program do nadzoru wydajności komputera. Chodzi o program, który się nazywa Intel Small Business Advantage, coś tam. Nie powiem wam dokładnej nazwy. Generalnie ten program miał odpowiadać w zamyśle za sterowanie m.in. wydajnością komputera, sterowanie zasilaniem, miał odpowiadać za takie rzeczy jak na przykład to, czy użytkownik w naszym komputerze ma zezwolenie na podpinanie urządzeń pod USB. To jest program, który jest specjalnie dla firm, dla administratorów stacji roboczych. To jest taki specjalny program. No ja go dostałem na płytce razem z moją płytą główną. No to mówię, a gram go, zobaczymy jak ten program sobie radzi, moi drodzy. Jakieś było moje zdziwienie, kiedy program zaczął po pewnym czasie spowodował raczej to, że komputer zaczął mi spowalniać. Ja podejrzewam, że to plus jeszcze jakiś inny program działający w tle spowodowało to, że komputer po prostu spowalniał. Ja myślę, że to od tego właśnie się ten problem wziął. Podejrzewam, że wystarczyło, może inaczej, wiecie co, wyczyściłem sobie autostart, sprawdziłem śmieci, takie wiecie, no śmieci, które macie w tempie, na dysku, wpisy w rejestrze, programem CC Cleaner. Zrestartowałem komputer dwa razy, no i powiem wam, no wróciło do normy, ale wychodzi na to, że wszystkie takie właśnie automatyczne cleanery, jakieś inne tego typu programy, przynajmniej te, których ja do tej pory używałem, no w zasadzie w zamyśle, no mają działać tak jak mają działać, natomiast działają, tak? Natomiast no niestety też momentami mają drastyczny wpływ na wydajność komputera, jeżeli na przykład jakiś proces uruchomi się automatycznie o konkretnej porze, a ty jako użytkownik lub też administrator, zależy jak podchodzisz do swojego komputera, czy zachowujesz się jako administrator tego komputera, czy też tylko używasz go tam powiedzmy do codziennej pracy, na przykład nie wiem, napisanie pracy do szkoły, czy do pracy, zrobienie jakiejś prezentacji, czy na przykład, ja wiem, zwykłe przeglądanie internetu. Zauważyłem, że komputer ma dosyć taką przypadłość, programy mają taką przypadłość, że one jak się włączą, to tak po prostu obciąża wam komputer, że no nie jesteście w stanie pracować na nim, zwłaszcza grać. Jeżeli chcecie sobie pograć, to patrzcie na to, czy te procesy nie działają w tle, bo jeżeli one działają w tle, w danym momencie, moi drodzy, no to sobie nie pogracie, ponieważ komputer wtedy zużywa więcej zasobów procesora, a tym bardziej, jeśli byście chcieli, tak jak ja, nagrywać jeszcze materiał, to już w ogóle jest masakra dla komputera, więc no, jeżeli macie takie podzespoły jak moja kosiarka do trawy, mówiąc złośliwie, bo tak bym nazwał mój komputer kosiarką do trawy albo kalkulatorkiem, to powiem wam szczerze, no niestety, ale no,
nie pobawicie się. Nie pobawicie się takim komputerem, nie zrobicie tego, co macie w planach, ponieważ niestety, ale zacznie wam tak lagować, jak mnie dzisiaj, także no niestety, ale tak to się toczy. Jak nie zapomnę, moi drodzy, postaram się nie zapomnieć, nawet sobie chyba zapiszę w PlayStation, czyli w moim notatniku, którego używam na moim serwerze prywatnym, to pokażę wam, zrobię wam odcinek i pokażę wam te wszystkie programy, które stosuję. I nie martwcie się, to są programy, które są na licencjach darmowych dla użytkowników domowych, więc nie ma problemu, jeśli chodzi o CC Cleanera, natomiast jeśli chodzi o ten Intel coś tam, to jeżeli go macie na płytce ze sterownikami do waszej płyty głównej i oczywiście macie odpowiedni procesor, bo to żeby zainstalować taki program, to jeszcze musicie mieć odpowiedni procesor właśnie do tego programu, ale to wam powiem, jak będę nagrywał właśnie ten materiał, którym chciałbym wam pokazać właśnie program, który musiałem poustawić, aby poprawnie skonfigurować na nowo, aby właśnie zoptymalizować sobie pracę na komputerze, aby mi się nie zawieszał w czasie, kiedy nagrywam dla was materiał. A my, moi drodzy, jesteśmy w tym momencie na polu numer, już wam mówię, sprawdźmy sobie pod dziewiątką, czyli na waszą dużą mapę. Moi drodzy, my jesteśmy teraz na polu numer, jeśli dobrze widzę, to jest to pole numer 37, moi drodzy, 37 lub jakiś inny numer koło pola numer 37. W każdym razie gdzieś tutaj w tych okolicach to będzie pole numer 37, tak myślę. Czekajcie, tu sobie podjadę w ten sposób. Zobaczymy. Tak, pole numer 37, moi drodzy, jesteśmy... 37, tam jest chyba pole numer 34, czekajcie, zobaczymy, ja sobie tu jeszcze trochę dalej odjadę, żeby się upewnić, czy dobrze wam mówię, że to jest pole numer 37. Tak, jesteśmy na polu numer 37, moi drodzy, i na polu numer 37 zbieramy kukurydzę na kiszonkę. Widzicie, już mamy jedną całą przyczepę kiszonki, prawie całą mamy już zapewnioną. Teraz polecimy jeszcze kawałek polu numer 34 i całą tą kiszonkę, moi drodzy, tą akurat z tego pola wywieziemy od razu na nasze gospodarstwo. Wywieziemy tą całą kiszonkę, czy te plewy na kiszonkę, wywieziemy na nasze gospodarstwo. Tam na naszym gospodarstwie, moi drodzy, wysypiemy to do pryzmy, ja wam pokażę do której, ponieważ mam tam na gospodarstwie dwie pryzmy. Jedną wykorzystam jako magazyn trawy, drugą natomiast poleci jako na kiszonkę. Ale troszkę tam z tego magazynu trawy, nazwijmy tak nazwę tam tą pryzmę, to z tego magazynu trawy troszkę tej trawy przesypiemy do kiszonki i zrobimy takie mieszanie, czyli trawę z kiszonką zmieszamy z plewami i będziemy robić z tego kiszonkę. Ponieważ chciałbym już troszeczkę krową naszą kiszonkę dać, a natomiast na razie niestety jeszcze kiszonki nie posiadam i to już wiecie z innych moich odcinków. W tle, moi drodzy, gdzieś tam będzie nam pobłąkiwać radyjko. Włączyłem w Winampie, wyciągnąłem z Farminga 17 muzykę tych stacji domyślnych, którą macie w Farmingu 17 i rzuciłem to po cichutku do Winampa, natomiast teraz to będzie pewnie prawie w ogóle niesłyszalne, ponieważ ja mam dźwięki z gry ustawione na nagrywanie dosyć cicho, także podejrzewam, że tego nawet nie usłyszycie, chyba że wyłączy silnik w maszynie. I to też jest taki pewien rodzaj eksperymentu, moi drodzy, ponieważ chciałbym trochę urozmaicić gameplay, kiedy z wami gram, kiedy dla was coś mówię, kiedy coś z wami robię, chciałbym urozmaicić to, aby... Okej. I mamy 100%, moi drodzy, mamy 100%. Ja się nie zorientowałem kiedy, bo to tak szybko leci.
Dobra, i teraz podjedziemy sobie na pole numer 34, można zaraz, raczej na tamto pole, to obok tutaj, które mamy. Tu sobie pojedziemy teraz kawałek tutaj po tym. O, po tym skosionym. Możemy tutaj, bo tu jest dosyć dużo miejsca. I sobie tu. O, ja sobie tu wyjadę i tu sobie staniemy tą naszą podkaszarką. Chyba żebym. Czekajcie. Zrobimy inaczej. Złożymy teraz ten nasz mechanizm koszący, żeby sobie tutaj. O. I teraz, moi drodzy, zjedziemy sobie na naszą gospodarkę. Tu jest gospodarka, która jest oparta na bodajże na owcach, moi drodzy, także tutaj możemy sobie. No, ciężko będzie tutaj manewrować. Zobaczymy, czy mi się to uda za pierwszym razem, czy też nie. Czekajcie, to spróbujemy jakoś nakręcić, bo tu trochę placu mamy. Ale jak wiecie, jeszcze mamy dwa. Półtorej pola, które będziemy jeszcze naszą rydzą, że tak powiem, no uzupełniali. Będziemy sobie tą kukurydzę na kiszonkę, te plewy, bo widzicie, że to są plewy na naszej przyczepie, mamy tutaj plewy. Dobra, i teraz tą przyczepę z tymi plewami sobie odepniemy i teraz nasz traktor tutaj, o, ten nasz mechanizm, o, to on sobie tutaj. Teraz ja się przełączę na silnik, moi drodzy. W tym momencie puściłem soundtracki, które są z Radia Country. Tam w zasadzie wszystkie te, które były w Farmingu 17, ja je wczytałem do Winampa. Po to, żeby wam troszeczkę urozmaicić ten gameplay. Mam nadzieję, że YouTube się do mnie o to nie będzie ciskał. Natankujemy nasz sprzęt. Dobra, on niech się tankuje. I tak bym go tankował do pełna i tak, moi drodzy, więc niech się nam natankuje. On dość dużo pali, więc to też jest taka kwestia. Właśnie dlatego też tutaj przytargałem New Hollanda T4, który moim zdaniem powinien w sam raz nadać się do transportu naszych plewów na kiszonkę. Więc teraz zrobimy tak, że to, co tutaj mamy, wywieziemy teraz do naszej gospodarki podstawowej. Dlatego, tak jak mówiłem, właśnie to jest powód, między innymi, dla którego ten odcinek zostanie podzielony na trzy części. Trzy lub dwie, zależy jak to sprawnie nam pójdzie dzisiaj. No i w tej części pewnie jeden transport lub dwa transporty będą. Ubijanie będzie w następnym odcinku. Dopiero jak ja to wszystko wywiozę, to będę ubijał tę całą kiszonkę, a raczej te plewy przed zrobieniem kiszonki. Być może tam trochę tarawy też dorzucę. Zastanawiam się, czy do tego New Hollanda nie podłączy szczura, moi drodzy. Dlaczego? Dlatego, że i tak potem będę musiał uszyć jakiegoś ciągnika z turem, żeby nasze plewy, albo raczej naszą trawę, zmieszać z tymi plewami z jednego silosu na drugi. Ponieważ, tak jak mówiłem, chciałbym zwiększyć tą liczbę tej kiszonki. A z tego, co słyszałem, to podobno da się robić z trawy albo z siana. Da się robić też kiszonkę. Tak samo jak robienie z kukurydzy, czyli z plewów do kukurydzy. No i jedziemy, jesteśmy już blisko. Jeszcze oczywiście też będę musiał do biogazowni zajrzeć, bo tam też, moi drodzy, mamy kiszonkę, ale to na pewno nie w tej części odcinka, moi drodzy, na pewno nie w tej części odcinka, ponieważ, moi drodzy, tamtą częścią kiszonki, tamtą częścią tej całej kukurydzy i tego wszystkiego będziemy się zajmować później. A tu, moi drodzy, jak widzicie, rośnie nam już nowa kukurydza, rośnie nam nowy jęczmień, bo tam po drodze był
i oczywiście pszenica tam na tamtym polu 61, ale to już widzieliście w poprzednim odcinku z mojej serii, tam był właśnie odcinek, w którym pokazywałem wam, jak to się robi. Dobra. I teraz, moi drodzy, sobie przejdę teraz tutaj do tego. Przejdę sobie do wysypania tej właśnie pleuskiszy. Jakby ktoś pytał, skąd mam soundtracki z Farminga 17, to proszę was, nie pytajcie o to, ponieważ ja posiadam oryginalną grę Farming Simulator 17. Mam ją zainstalowaną na komputerze w wersję Steam. W pudełku mam wersję jeszcze kolekcjonerską, także no, mogłem sobie pozwolić na ściągnięcie właśnie tych soundtracków z tej gry. Natomiast powiem wam tak. Nie będę tego robił za często, ponieważ zdaję sobie sprawę, że to też będzie trochę nudne, prawda? Ale myślę, że raz na 2-3 odcinki, jak podłożę soundtracki dostępne z Farminga 17 w 15, myślę, że to będzie jakieś urozmaicenie dla wszystkich moich widzów i myślę, że z czasem docenicie to. Tak, myślę, że z czasem docenicie to, że ja coś takiego dla was przygotowuję, ponieważ chciałbym, aby moje odcinki były bardziej, że tak powiem, ciekawe dla was. No, nie ukrywam, powiem wam szczerze, gdyby nie YouTube, gdyby nie te ograniczenia na YouTube, ja bym wam nawet normalne utwory muzyczne mógł puszczać. Natomiast no niestety, ale YouTube lubi sobie ograniczać, bo tam chodzi o prawa autorskie i lubi ograniczać zasięgi, lubi kasować materiały, jeżeli używam tak zwaną copyrightową muzykę, czy taką, która jest na jakichś licencjach, wiecie o co chodzi, nie? Za którą normalnie trzeba by zapłacić, nawet jeżeli ja to, nawet jeśli ja tę muzykę legalnie poproszę, legalnie posiadam, no to i tak, z tego co wiem, musiałbym walczyć z YouTube'em i tłumaczyć im, dlaczego użyłem tej muzyki w danym materiale. Dlatego zdecydowałem się na wyciągnięcie tych soundtracków, bo skoro one są w grze, w nowszej wersji gry, to czemu nie użyć ich w starszej, skoro teoretycznie posiadam tą wersję, tak? Dobra, moi drodzy, to jeśli chodzi o kwestię muzyki, to jest tyle. Co do karty graficznej, bo pewnie niektórzy z was się zastanawiają, kiedy ja skończę grać na kalkulatorze zamiast na porządnym kompie. Znaczy tak, procek jest ok. Powiem wam, procek jest ok, wszystko jest fajnie, no tylko no, grafika by się przydała lepsza, bo niestety no, ta co jest, nie nadaje się do Farminga 17. Tutaj no, nie ma takiej opcji, abym tej grafiki użył do grania w Farminga 17, bo tam są po pierwsze pewne problemy. Grafika Intela się kłóci trochę z... Ja wiem, jak to określić, moi drodzy. No, jest jakiś konflikt między grafiką Intela a ustawieniami graficznymi Farminga 17. Mam jakieś dziwne przypadłości, zresztą ja wam to mówiłem w którymś z poprzednich odcinków, co tam dokładnie się dzieje. Natomiast jak używam grafiki dołożonej w laptopie, bo też testowałem w laptopie, no FPS-y mam trochę, też mam dość niskie. Natomiast no tam chodzi tu stabilnie, no ale co z tego, jak procesor nie nadaje się do nagrywania. Nie nadaje się, bo tam jest i trójka pierwszej albo drugiej generacji i tamten procesor jest po prostu za słaby. Nie dałby rady nagrywać materiału wideo i jeszcze do tego oczywiście poza nagrywaniem materiału wideo nie byłby w stanie, moi drodzy, nie byłby w stanie obsłużyć no po prostu gry, nie? Samej gry jako takiej, także no,
niejako jestem zdany na to, żeby korzystać z tego sprzętu, który mam. A jak wiecie, ja jestem aktualnie, no niestety, ale na bezrobociu, więc jest trochę kaszana ekipka, albo strzaskane ogórki, strzaskane jajeczka, bo no szczerze powiedziawszy, na razie nie mam hajsu, a jeszcze miałem taką dziwną przypadłość, mogę wam co nie opowiedzieć, bo to, wiecie, powiem wam tak, jakiś półtorej roku temu kupiłem sobie telefon na Androidzie 5, byłem zadowolony z niego, był nawet spoko, no ale właśnie po tym czasie, po tym półtorej roku, niestety telefon zaczął mnie tak zwalniać, zaczęły się jakieś dziwne cuda z tym telefonem dziać, że zacząłem w nim grzebać, powiem wam szczerze. Jakaś aplikacja do optymalizacji telefonu, nie wiem co to w ogóle było, spowodowała to, że telefon się zrestartował. Ja podejrzewam, że to pewnie będzie moja wina, bo nie poczytałem instrukcji do tej aplikacji, pewnie dlatego ona się tak a nie inaczej zachowało. W każdym bądź razie, moi drodzy, efekt był tego taki, że ten telefon przestał mi się w ogóle uruchamiać. Pokazywało mi się logo producenta, pojawił mi się napis Android, telefon wyświetlił mi nagle po tym całym ładowanie systemu, wiadomo, to co tam się normalnie, to co producenci dają, że tam ten niby loader, że tam to się ładuje, wiecie o co chodzi, nie? No i ten telefon tak się składa, że no poszedł się rypać i restartuje się. No wyskakuje mi błąd procesu systemowego, system Android został zamknięty. No i telefon tak wisi minutę, półtorej, po czym się restartuje i tak w kółko macie. Wstaje tylko w menu recovery. Tylko recovery na tym telefonie działa. Niestety użycie recovery nic nie pomogło, bo już próbowałem dwa razy i na razie jak na razie telefon w ogóle ani myśli się uruchomić w trybie normalnym. No więc musiałem kupić nowy telefon. Przepłaciłem za niego w ogóle. Powiem wam szczerze, moim zdaniem przepłaciłem za niego, no ale jak to mówią głupi Polak po szkodzie, potrzebowałeś na szybko telefonu? No to płać. Potrzebujesz na szybko telefonu, to płać. Ale popatrzyłem na rynku, no mam jakiś tam teraz nowy telefon. No ale powiem wam szczerze, ten telefon to się stawia diabło. Znaczy tak, wydajnościowo telefon sprawuje się lepiej od poprzedniego. Co do wydajności nie mam się do czego przyczepić. Natomiast bateria przy 5 calach, 2000 mAh bateria, to jest jakiś koszmar. Ja muszę telefon praktycznie non-stop w ładowarce trzymać. Jest śmiechu warte. Ja go ładuję co dwa dni, jak się nim nie bawię. Jak zaczynam coś robić, gdzie mam włączony wyświetlacz, to powiem wam pół dnia i po baterii. Także no sami rozumiecie, jak to wygląda. A kupiłem, powiem wam, bo miałem wcześniej P5 Energy od Alvio. Teraz sobie kupiłem trochę starszy telefon. Kupiłem sobie właśnie też dlatego uważam, że przepłaciłem. Bo kupiłem sobie Alvio V2 Viper i to jest telefon, który jeszcze nawet LTE nie posiada, także. Ale powiem wam szczerze, wydaje mi się, że coś przynajmniej Alvio skopało. Bo miałem P5. Albo w Alvio P5 Energy miałem dokładnie i tam coś było skopane, bo telefon po drugiej aktualizacji zaczął mi wyłączać interfejsy, zaczęło mi się coś tam dziać, że powiem wam tak, no, to objawiało się najczęściej, bo ja używam też telefonu jako routera dla mojego tableta, jak jestem poza domem i właśnie tu się zaczął problem, tu się pojawił problem w ostatniej aktualizacji tamtego telefonu, którą dał producent.
Otóż jak zacząłem ładować telefon, no bo musiałem go podłączyć w jakimś czasie do USB portu, po godzinie czy po półtorej używania go jako router mobilny, no musiałem niestety, bo wiecie jak to wyglądało, poza tym tam jeszcze by, tam gdzie go używałem, to były jeszcze też problemy z zasięgiem, więc coś takiego. Ale zauważyłem, że telefon zaczął rozłączać połączenie bezprzewodowe, to znaczy to połączenie, które leci po właśnie po LTE, po 3G, to połączenie zaczął rozłączać właśnie przy ładowaniu akumulatora. Wcześniej takiej przypadłości nie miałem, natomiast no właśnie w tej drugiej aktualizacji ten problem został u mnie zaobserwowany na moim urządzeniu, ten się właśnie aktualnie zepsuło. Że tak powiem, i leży sobie tam w kartonie, czeka aż coś z nim wymyślę. Ale podejrzewam, że pewnie skończy się na tym, że to urządzenie wyląduje po prostu w koszu, ponieważ no, pisałem do producenta, żeby mi nie udostępnili obrazu ROM-u do aktualizacji systemu. Ale niestety na to nie mam możliwości. Producent w ogóle nawet nie raczył odpisać na mojego maila, także no niestety, ale jestem w ciemnym tyłku, jeśli chodzi o tamten telefon. Ale wracając do tematu, moi drodzy, do tematu naszej wspólnej pracy tutaj na polu. Tak, widzicie, moi drodzy, tutaj już pole leci, skoszone prawie całe, to gdzieś jeszcze tam jakieś omijaki zostały, to te omijaki też przejedziemy, żeby to też zgarnąć. Gdzie ja się zawiesiłem? Na czym ja się zawiesiłem? Aha, czyli tu jest coś zrobione, że jak wjadę na drogę z rozłożonym tym, to się zawieszam na teksturze ziemi. Nie wiem dlaczego, ale zawieszam się na teksturze ziemi. Nie wiem, czy jakbym używał Krone Big X, czy tam by się ten problem nie pojawiał, bo tam być może on ma trochę wyżej te mechanizmy koszące. Natomiast no tutaj właśnie ten problem istnieje. Istnieje, widnieje. No, nie wiem jakim cudem mam teraz 40 FPS-ów. Podejrzewam, że komputer pewnie znowu coś w tle zaczyna dziwnie robić. Ja po nagraniu, powiem wam szczerze, sprawdzę jeszcze raz ten komputer. Właśnie też dlatego nagrywam ten materiał. I sprawdzę go, czy rzeczywiście coś mu znowu nie pyta. Ale jak widzicie, z tych dwóch pól, moi drodzy, będzie tylko raptem... Będzie raptem... Ja wiem. Dwie przyczepy z kiszonką, także... no nie będzie tego sporo. Jak wiecie, nagrywałem jest teraz 20:21. No ja zacząłem nagrywać o 19:50 z hakiem 56 chyba, czy coś koło tego. Także mamy już odcinek ponad 20 minut. Być może to będzie podzielone na te trzy części. A raczej na pewno, ponieważ chciałbym wam też pokazać, co się dzieje, jak jest już skiszona ta cała kiszonka, czyli te wszystkie plewy i tak dalej. Także tak czy inaczej będzie na pewno podzielone na kilka części ten cały odcinek. Taki mam plan zaplanowany w moim planie. No i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Ale wracając do materiałów i takich tam rzeczy związanych właśnie z nagrywaniem, to na pewno część z was zastanawia się, co z serią IP Guide, która gdzieś tam teraz leży w dupie. No, powiem wam szczerze, leży, no bo no, od nagrania ostatniego materiału, co który nawet jakimś cudem dostałem nawet suba,
za co się cieszę. Wielkie dzięki dla tego, który... No, nie przytoczę wam teraz, bo musiałbym wejść na aplikację Studio, żeby wam powiedzieć, kto mi tego suba dał. No, tak czy srak jestem wdzięczny, ponieważ, no, wiadomo, wprawdzie te suby i to wszystko nie ma jakiegoś tam większego znaczenia, ale jeżeli materiał widzom się podoba, no to czemu nie robić tego dalej? Dlatego też ja mam dosyć powściągliwe podejście do tego, ile mam subów na kanale, ilu mam na kanale, bo uważam, że zawsze się znajdzie ktoś, komu się ten materiał spodoba i będzie przydatny. W takim albo mniejszym stopniu. W takim czy innym stopniu będzie dla tego widza przydatny. Dlatego też, no, powiem wam tak, nie zagłębiam się w statystyki YouTube'owe. Czyli te wszystkie statystyki, w których jest opisane, że tyle i tyle osób obejrzało twój materiał, tyle i tyle dało łapkę w górę, tyle i tyle dało suba w tym i takim czasie. No to moim zdaniem, w moim przypadku ja się w to nie zagłębiam, moi drodzy. O, mamy już drugą przyczepę, mamy 83% przyczepy. Dobra, to teraz, moi drodzy, złożymy ten mechanizm koszący. No i zostało nam jeszcze jedno pole, które jest za gospodarką. I to pole też, moi drodzy, zgolimy, tylko że tym razem... jak będę golił to pole... Albo dobra, powiem wam później. W każdym bądź razie, tak jak mówiłem na początku, przynajmniej wiem w planach, żeby wam powiedzieć. Albo dobra, powiem to teraz, bo w sumie to i tak jest bez różnicy, czy ja wam to powiem teraz, czy ja to powiem później, ponieważ i tak, moi drodzy, to zrobimy. Otóż to pole, które tu widzicie po mojej prawej stronie, to pole tutaj, to pole poleci do biogazowni. Cała zawartość tego pola poleci do biogazowni. Natomiast reszta, czyli to, co mam aktualnie na przyczepie i to, co już wywiozłem, leci na moją gospodarkę i tam na mojej gospodarce będzie do ogarnięcia. Dobra, to teraz tak. Włączam silnik. Wyskoczę z tej maszyny, moi drodzy. I teraz polecimy ciągnikiem. Ciągnik stoi sobie tutaj. Tym ciągnikiem polecimy sobie... do naszego silosu na kiszoneczkę i tam będziemy wysypywać teraz zawartość tej przyczepy, bo już jedno pole mamy zrobione, zostało nam już teraz tylko jedno pole na dzisiaj. Kolejne pola, które gdzieś tam mam z kukurydzą, bo mam kolejne dwa pola z kukurydzą, która jeszcze rośnie, też polecą na kiszonkę i też polecą raczej do mojej pryzmy prywatnej, czyli do tej pryzmy, która ma być przeznaczona dla krów. Także tak to wygląda. A teraz zostawię was na chwilę z radiem, a ja w tym czasie zmienię kamerę na wewnętrzną i pojadę w kierunku mojego gospodarstwa, żebyście sobie posłuchali tych soundtracków, które w Farmingu 17 już możecie sobie posłuchać, włączając radio wbudowane w grę.
trochę mnie śmieszą ci ludzie, co tu tak chodzą po tych pasach, po tym. Znaczy, no, twórca mapy zrobił to fajnie, to jest fajne, tylko że no czasem mnie to śmieszy, że oni mi wyskoczą nagle, jak po diable, na ten. No i tu widzicie, tu się jęczmień, tu jest po lewej stronie pszenica, tak jak wam mówiłem wcześniej. No i tu już mamy kolejne pola, tutaj jest rzepak. Tu jest rzepak, moi drodzy. A tu, gdzie jest stawik, te drugie o tu, tu już mamy kukurydzę i tam potem już są kukurydza. Tam już jest kukurydza na kolejnych dwóch polach. No i jest jedno pole, które jest jeszcze nieobsiane, tak samo te pola, które są tutaj z tyłu za gospodarką moją. Tutaj o, za tym. Też one są nieobsiane, one będą obsiane później. Na razie są przygotowane pod zasiew, czyli przekultywowane. Tam nic więcej z tymi polami nie robiłem, które tutaj są. Nic na razie nie robiłem. Zobaczymy też, co będzie z pszenicą, gdyż jak pamiętacie, w jednym z poprzednich odcinków robiłem coś w rodzaju rozwozu gnoju, więc zobaczymy jak się ta kwestia z gnojem ułoży. Dlaczego mówię kwestia z gnojem? Chodzi o... Dobra, już wam tłumaczę. Chodzi o to, że robiłem, jak wiecie, dobra, pojedziemy tu jeszcze raz. Nakręcimy sobie i zacznę to jeszcze raz wysypywać. Poczekajcie. Tylko tu sobie wykręcimy bączka przez ten silos tutaj. To trochę za głęboko wjechałem, powiem wam szczerze, i to dlatego. O, tu jest trawa. Tu, moi drodzy, mamy tylko trawę. I to jest mój magazyn na trawę. Tu będę zbierał sobie trawę. Jak będę potrzebował stąd trawy, no to będę krową wysypywał. Tam, gdzie mamy paszę, czyli trawę, nie? Tam, gdzie mamy trawę jako paszę. Dlatego. Natomiast tu ten drugi silos wykorzystam do robienia kiszonki dla krów. Przynajmniej na razie startowo, bo tych krów dużo nie mam. Dobra, i teraz już sobie będziemy pomału sypać. Dobra, no i mamy wysypane, no trzeba będzie tu jeszcze potem ubijać, ale ubijaniem, moi drodzy, będziemy się zajmowali już później, dopiero jak będę, moi drodzy, przed samym zamknięciem silosu, będę robił wam pokaz ubijania, a to wtedy wyciągnę naprawdę najmocniejsze maszyny, jakie mam na gospodarce, żeby to zadanie wykonać. Dobra, to teraz, moi drodzy, tu pojedziemy, zamkniemy ten płot. Czekajcie, tu zamkniemy ten płot. I, moi drodzy, jedziemy teraz na ostatnie pole. I z tego ostatniego pola, moi drodzy, całe te plewy na kiszonkę, całą tą zawartość. Coś mi się znowu z klawiaturą dzieje. Nie wiem czemu, ale wydaje mi się, że chyba się klawiatura mi w komputerze zaczyna pomału psuć. Będę musiał chyba kupić nową, bo ostatnio coś nie reaguje mi na klawisze od jakiegoś czasu. Mam wyrobione niektóre już chyba. Się śmieję i mówię, zazwyczaj kiedy o tym myślę, to się śmieję w głowie, że pewnie od za dużej liczby gram w CS-a. Co w zasadzie nie jest do końca prawdą, ponieważ od CS-a już od paru lat nie grałem. Ostatni raz grałem tylko ze znajomymi, graliśmy na boty gdzieś tam na jakimś serwerze, który ja stawiałem. Tak, tylko graliśmy na trójkę czy czwórkę. To było dawno, bo to było ładne parę lat temu, to było chyba 3-4 lata temu. To graliśmy tak dla siebie, graliśmy. No i żeby mieć po prostu radochę z grania na boty. Swoją drogą pozdrawiam moich znajomych, czyli Kiśla i Ozrysa, z którymi grałem właśnie w CS-a. To było dawno, dawno, naprawdę dawno. Teraz każdy z nas poszedł w swoją stronę. Czasem gdzieś tam pogadam z nimi na prywatnych rozmowach, gdzieś tam przez Facebooka,
Czasem na Skype mnie dodadzą, jak pogada i jakąś konferencję robi. A tak, tak się, moi drodzy, rzadko z tymi osobami kontaktuję. No, no wiecie, jaki ja jestem. Staram się jednak nie pchać się tam, gdzie przynajmniej w teorii mogą nie chcieć ze mną gadać. Gdzie, no, sami rozumiecie. No ale wracając do naszych zadań, to już teraz pojedziemy tam, no i będziemy jechać z tym trzecim polem. O, moneta. Ja powiem wam szczerze, że te monety to mi się nie bardzo chce zbierać. Dobra. No i teraz tą maszynę mogę zostawić. Ten New Holland nie będzie nam teraz potrzebny. Później go wykorzystamy, jak będziemy do biogazowni jechali. Żeby te wszystkie wlewy tam w biogazowni wysypać. I żeby robić tam też kiszonkę, gdyż część kiszonki, tak jak wam mówiłem w poprzednim materiale, jak przygotowywałem co innego, wspominałem wam, że będę potrzebował kiszonkę też do sprzedaży. Bo wiem, że za kiszonkę są dość duże pieniądze i wiem, że można na tą kiszonce dość sporo zarobić. Natomiast na razie nie tyle, co będę chciał też zarobić na kiszonce, co na razie muszę też przygotować dla moich krów paszę, żeby te krowy miały tam co jeść. Ale to już moi drodzy wiecie. Dobra, i teraz musimy tu jakoś wyjechać do tej gospodarki. Tu będzie wyjazd. Nie był wyjazd, tylko nie pamiętam gdzie. Bo musimy się na tamto pole dostać. Czekajcie, spróbuję tu jakoś tak, żeby... Wiem, że był tu wyjazd gdzieś, tylko nie pamiętam właśnie gdzie. To właśnie chodzi, że nie pamiętam gdzie, ale wiem, że tu był wyjazd. Bo ta gospodarka tu miała dwa wyjazdy. A, tu jest, dobra, tu mamy wyjazd. Tu przy krowach jest wyjazd. Nie przy krowach, tu są owce. Owce. Tu przy owcach jest wyjazd, dobra. I teraz, moi drodzy, rozkładamy naszą maszynkę do... do koszenia. No ja was znowu zostawię chwilę przed muzyką. I bierzemy się dalej do pracy. Trochę głośno ta maszyna chodzi, powiem wam szczerze, więc zobaczymy, jak wyjdzie materiał finalny. Wiem, że powinien był to najpierw sprawdzić, no ale już byłem tak wkurzony na komputer, że nawet mi się nie chciało, powiem wam szczerze, najpierw nagrywać materiału testowego, w którym sprawdzę, jak te maszyny chodzą. Ponieważ no
bądźmy szczerzy, no ale... Tak jak wam mówiłem, miałem dość spore problemy z komputerem. Już miałem dosyć grzebania. Chciałem po prostu zagrać i nagrać dla was odcinek. A nie zastanawiać się nad tym, czy jakiś sprzęt nie działa, czy też nie. Zawsze mam problem, żeby tu sprawdzić te... Żeby sprawdzić właśnie, czy nie robię pomijaków. Zawsze mam z tym problem. Czekajcie, sobie spróbuję troszeczkę tą muzyczkę pogłośnimy. Dobra, minimalnie, ale więcej nie będę podpaśniał, żeby trochę nam ten silnik nam tutaj nie zagłuszał zbytnio. Zrobimy tak, tu pojedziemy na to pole. Tutaj trochę kawałek tak wyjadę, ja specjalnie tędy jadę, bo ja muszę jakoś nawrócić, a nie chcę mi się składać i rozkładać tej maszyny koszącej, a chcę tu zgarnąć ten kawałek, co tutaj jest. Te takie mijaki chciałbym tu też zgarnąć, dlatego też właśnie tutaj zrobiłem tego bączka. Jak wiecie, załadowałem praktycznie do Winampa, widzieliście przed chwilą Winampa. Program, który jest tak legendarny, że to aż podejrzewam, że najmłodsi widzowie nawet tego programu nie znają. Aczkolwiek trudno powiedzieć, bo nie wiem kto tak naprawdę, jakie przedziale wiekowe oglądają moje materiały. Tak jak mówiłem, nie zagłębiam się po prostu w te statystyki. Więc zakładam, że ogląda je każdy, kto ogląda niezależnie od wieku. No ale tak jak mówię, no to jest program, jeśli chodzi o Winampa, to jest tak stary program, że jeszcze chyba pod Windows 98 już był. Ja wiem jedno, ja odkąd miałem komputer, to ja praktycznie ten program miałem od zawsze. Odkąd miałem komputer, to miałem jakąś tam wersję Winampa, miałem już w komputerze, także... To było dawno, na przykład do dnia dzisiejszego jedna z najnowszych wersji, jedna z ostatnich zagościła na dysku mojego komputera, tak do dnia dzisiejszego zostało. Używam tego programu głównie do słuchania muzyki z dysku. I powiem wam, nie narzekam, naprawdę dobry program. A szkoda, że producent tego programu się na niego wypiął i go po prostu zlikwidował. Na poczet innej aplikacji, którą chcieli upchnąć, ale czy AOL Media Player, czy jakoś taką się nazywał, jest aż tak popularny, żeby uwalać tak dobry program? Nie wydaje mi się. Podejrzewam, że pewnie chodziło o silnik programu, bo szukali pewnie sposobu, bo teraz już coraz więcej producentów robi to dosyć nachalnie. Szukali pewnie sposobu, jak wepchać reklamy do tego programu, żeby się wyświetlały co jakiś czas, pewnie nie mieli tego zrobić i pewnie dlatego ten program uwalili. Tak mi się wydaje. Bo przecież KM Player, typowy program do odtwarzania wideo, mam go do dnia dzisiejszego. Pierwsze wersje to ani nie uświadczyłeś w reklamie, a teraz odpalam KM Playera, to nie dość, że na wnaciwdoty ciska się aktualizację i nie da się tego wyłączyć, to jeszcze co jakiś czas po chamsku wyświetla jakieś reklamy, także... Także no, widać, że to w złym kierunku zmierza. Ale z drugiej strony oni też jakoś muszą mieć dochód z jakiegoś
jakiś sposób muszą mieć dochody te firmy, które robią to programowanie. I to jest w pewnym sensie zrozumiałe. Natomiast no mnie osobiście jakieś tego typu reklamy irytują. Irytuje mnie to do tego, że ponieważ no niestety, ale korzystam z tych programów na co dzień i używanie ich, no bądźmy szczerzy, używanie ich, no patrzcie, mamy już jeden cały zbiornik, 92%, a jest tylko, a ja tylko pół pola skosiłem, mniej więcej pół pola skosiłem. Zostało tu jeszcze dosyć sporo, teraz mi się klawiatura trochę przesunęła. Czekajcie. Dobra, to co moi drodzy. Jest teraz godzina, moi drodzy, 20:44. Także dochodzi już pomału godzina mojego grania. Prawie dochodzi. 59 i będzie równa godzina. Postaram się, aby ten odcinek nie był dłuższy niż półtorej godziny. Mam nadzieję, że to się uda. Zobaczymy jak to wyjdzie. No i mam też nadzieję, że będę mógł co jakiś czas rzucać wam soundtracki z Farminga 17 do 15, jakoś tam po cichu przemycone. No dobra, teraz musimy odłączyć naszą przyczepę od tamtej maszyny i zawieziemy teraz, a tam jeszcze tego pola trochę jest, więc zrobimy tak, że najpierw zawieziemy część na nasze pole, część tego co tam jest zawieziemy na nasze pole, czyli jeszcze jeden kurs zrobimy do nas, a potem reszta już poleci do wynalazowi, bo widzicie, że tam tego jest dość sporo. Teraz mnie na jakieś wertepie obróciło, gdzie jeszcze tego trochę jest, także no będzie trochę tego do nazbierania. Szkoda mi trochę paliwa. Dobra, włączymy naszą przyczepę. Powiem wam, jest manualny przyczep, jest manualne odczepianie maczep do Farminga 17, jakby pytał, bo to z 15 działa. Natomiast problem polega na tym, że coś się tam kłóci. Powiem wam, coś tam się kłóci i niestety to też nie działa zbyt stabilnie. Jest, ale nie polecam wam tego moda. Jeśli by ktoś chciał rozkminić, nie polecam, bo nie da się ani wyjść z gry, ani nie da się obsługiwać niektórych opcji menu, także no nie polecam, ogólnie nie polecam. Nie polecam manualnego. Natomiast te z 15 pod 15 dedykowane 15 jak najbardziej działa, także. Dobra, i teraz sobie tutaj tyłkiem wjechałem. Kukurydzę. Pląsał jak nago kukurydzy. Czy coś w tym rodzaju. Jakiś taki tekst pamiętam. Jak sobie przypomnę cały, to wam cały zacytuję, ale... Pląsał jak niewinny ten kukurydzy, czy jakoś tak to było. Ile tego jest? No sporo dosyć. Dobra, to teraz to wywieziemy, moi drodzy, jeszcze jeden kurs do nas, a potem już resztę wywieziemy do biogazowni. Tak, bo miało iść jedno całe pole do biogazowni, ale to pole jest na tyle duże, że ja myślę, że tutaj wykorzystam część tych plonów i to po prostu wywiozę. No do nas, no na gospodarkę. Pojedziemy sobie tutaj, tu jest wjazd na tą gospodarkę, ja to wywiozę tam do
do nas, tam gdzie mamy ten trybunał, czyli pojedziemy jeszcze raz w tym samym kierunku i w to samo miejsce, gdzie już dwa razy dzisiaj byliśmy. A potem pokażę wam, gdzie jest biogazownia, jak będziemy już zjeżdżali z resztą plomów. Problem polega na tym, że mnie by się teraz druga osoba przydała. I to jest najgorsze właśnie, że grając na singlu, no niestety nie mam tej drugiej osoby, z którą mógłbym zagrać. Dlaczego mówię, żeby mi się ta druga osoba przydała? A no, moi drodzy, dlatego, ponieważ właśnie to, co ja teraz robię, mogłaby robić druga osoba. Czyli przykładowo, ja sobie jadę pod kaszarką, ktoś do mnie po prostu podjeżdża, ja zostawiam przyczep, przyjeżdża do mnie z pustą przyczepą, ja tą przyczepę biorę, ja tą przyczepę pełną oddaję, ktoś mi wywiezie tam, gdzie ja chcę, a ja podpinam pustą i lecę dalej. A tak, moi drodzy, widzicie, że muszę krążyć po mapie co jakiś czas. Także tak to wygląda, moi drodzy. No, niestety, patrzcie, jak człowieka przejechałem prawie. No mówię prawie. Tą trasę to już pewnie na pamięć zapamiętacie. Już będziecie po prostu tutaj widzieli, że jak tu jadę na swoją gospodarkę. I powiem wam, to jest moja jedyna ulubiona gospodarka na tym mapie. Nie wiem czemu, ale jakoś ta najbardziej przypadła mi do gustu. Czekajcie, otworzymy sobie bramę. Ten ciągnik to tu ledwo wjechał na tą kopę. Czekaj, jak ja mam to teraz zrobić, żeby... O, jest. Czy mi kamerę zlagowało, dobra. Dobra, to był ostatni kurs tutaj, reszta leci do biogazowni, będzie tam tego trochę mało, no ale wywieziemy część tej piszonki. Może jeszcze poza odcinkiem gdzieś tam potem jeszcze dosypię piszonki, czy kiszonki tego, tych chlebów na kiszonkę, tam gdzie jest biogazownia, zobaczymy jeszcze resztę. Słuchajcie, ja sobie skoczę tu, zamknę tą bramę, ponieważ tu nie będziemy potem już jechali, tylko potem pod koniec odcinka zajedziemy już, jak już tak kończę tą część. Jak na razie wiecie, no i leci pierwsza część, no, odcinka. Być może będzie to tylko jedna część odcinka, zobaczymy. Jedna lub dwie. Dwie, góra trzy, zobaczymy, bo chciałbym wam też pokazać, jak ta kiszonka potem po skiszeniu wygląda, jak ten cały proces leci. To ubicie będę robił w następnym odcinku. Także myślę, że to wam też pokażę, puszczę ten, więc być może jeden albo dwa odcinki będą, lub zrobimy to tak, że po prostu będą dwa odcinki z kiszonki oficjalnie, zrobienia kiszonki. I w następnym odcinku, po tych odcinkach, postaram się wam, którymś z następnych, postaram się wam pokazać efekt, jak to wygląda, jak ta kiszonka jest zrobiona na tej mapie i jak to wykorzystać. Może będę wtedy też robił paszę, to będziecie to wtedy widzieli. Zobaczymy zresztą, jak to pójdzie, bo teraz na razie mam bardzo mało kostek krawy słomy, czy krawy siana dokładnie. Zawsze mi się słoma z sianem mygli, moi drodzy, no niestety tak mam. Bo słomy tu mam dość sporo, także tam nie powinno być problemu, na tą paszę jest. Na wyściółkę będę potrzebował zrobić słomę, ale to teraz akurat jak mi jęczmień i pszenica wyrośnie,
to moi drodzy, wszystko poleci na przyczepę samoumierającą. Może jakąś dodatkową kupię przyczepę samoumierającą. Zobaczymy jeszcze, jak to się wszystko potoczy. A na razie zostawię to tak, jak zaplanowałem. No bo no sami wiecie. No, o, jest tam nasza maszyna. Teraz weźmiemy tą maszynę i ogarniemy temat. Ok. A fuck, przejechałem przez kukurydzę. Dobra, tu go zostawimy. Tego New Hollanda tutaj zostawimy. Dobra. I teraz zobaczymy, co tu mogę zrobić. Jest ta koszarka. Czy koszarka? Koszarka, koszarka. No. Nasze małe główienko, którym będziemy zaraz dalej pracę kontynuowali. Czyli New Holland. Dokładnie to jest. New Holland. Już wam mówię dokładnie, dla tych, co nie pamiętają poprzednich odcinków lub ich nie oglądali. Jest to New Holland FR. FR. Już wam mówię dokładnie. Jest to FR. No nie widzę. Czekajcie, muszę trochę bliżej podejść chyba pod tym kątem. O! 850. FR 850. No trochę tam nie widziałem pod pewnym kątem, musiałem bliżej podejść. Dobra, no to moi drodzy, podłączymy naszą przyczepkę. Sobie jeszcze tylko teraz to uruchomię. O fuck, ale przywaliłem. No dobra, to w sumie wyjdzie mi to na dobre, bo i tak musiałem tutaj jechać. Dobra. Czekaj, bo coś spierdzieliłem. Muszę tu podjechać chyba. Jest. Nie mamy podłączone. Dobra, to kosimy dalej, moi drodzy. Kosimy dalej. Trzeba tą robotę zrobić. Samo się nie zrobi. No co jest? Aha, bo muszę się przyłączyć na maszyny. Dobra. Teraz, moi drodzy, przełączyło mi playlistę na grupową stację Farming Simulator 17. Czyli wczytałem po prostu do playlisty teraz też tą grupową stację. A czy ja miałem już wcześniej wczytaną, bo ja sobie tamtą playlistę całą wczytałem. Te wszystkie utwory, tam jest po kilka utworów, tam jest chyba z 8 albo 10 utworów w jednym folderze. To są dość krótkie utwory, one się co jakiś czas powtarzają. Natomiast ja sobie zrobiłem z nich playlistę. Mam nadzieję, tak już to miałem, że YouTube nie będzie chciał mi tego obciąć, albo nie będzie chciał mi tego zakwestionować. W każdym bądź razie zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie nagrywanie idzie, powiem wam, dosyć stabilnie. Nic się tutaj na razie nie wysypało. Raz chyba ograniczyłem lekkiego laga. Natomiast sam komputer, jak widzicie, chodzi nawet całkiem
Tam jest coś niedokoszone, czy mi się tylko wydaje? Nie, no nie wydawało mi się. Dobrze widzę. Dobrze widziałem teksturę nieskoszonej kukurydzy. Za bardzo się zgiąłem przy cofaniu. A tu tak działa, że tu się zawiesza, jak się zegniesz. Tu się zawiesza, bo on tam potem nie może upchać tej przyczepy. Bodajże tak to działa. I nie jest w stanie jej popchnąć do tyłu, a tam się chyba koła też blokują. To zdaje się. Nie wiem do końca, jak są zrobione te skrypty, bo teoretycznie powinno dać się to przesunąć, no ale najwidoczniej ktoś tu tak pomyślał, żeby. Dobra, czyli wszystkie omijaki, wszystkie jakieś takie dziwactwa mamy z głowy. Teraz, moi drodzy, tak. Teraz ten mechanizm koszący, moi drodzy, złożymy. Zawieziemy teraz tu na gospodarkę tą przyczepę. Mogłem ten traktor od razu na tą przyczepę, na tą gospodarkę tutaj rzucić. Mogłem, ale człowiek nie pomyślał. Zamiast pomyśleć, to zrobił tak na odwal się, żeby było i hura, nie? Właśnie, hura, na odwal się i hura. Widzicie, no nie ma za dużo tej kiszonki, ja myślałem, że będzie jej sporo, no mamy, raptem mamy 20%, no tam i tak, powiem wam szczerze, przy sprzedaży miałem w planach sprzedać jej dość mało, także to i tak. Dobra, tu go na chwilę zatrzymamy. I teraz, moi drodzy, ja sobie tu przytargam traktor. Tu sobie przytargam traktor. Ten, który widzieliście tam, tego New Hollanda, jego sobie tutaj zaraz przytargamy. Czekajcie, sobie zobaczymy, czy będę mógł przeskoczyć przez płot. Jest, przeskoczyłem przez płot jak ninja. Nie, no żartuję. Żartuję z tym ninja oczywiście, no... Nie, no miało być śmieszne tylko. Jakby coś to miało być po prostu śmieszne. Dobra, i teraz tak, moi drodzy. Najpierw odwieziemy teraz tą naszą ścinarkę na naszą gospodarkę. A potem przygotujemy tutaj resztę do transportu rzeczy, jeśli chodzi o... Miałem wam nie pokazywać tak, by the way, jednej sztuczki, ale pokażę wam ją za chwilę. Pokażę wam ją za chwilę, tylko najpierw odstawimy naszą maszynkę do mojego garażu, bo ona tu nie będzie nam potrzebna. Tu już wszystko mamy zrobione na tej gospodarce. Pojedziemy do nas tam na naszą gospodarkę, na mój dom. I tam też tą maszynę odstawimy. No i ostatnią częścią, ostatnim zadaniem w tym odcinku, tej części odcinka, moi drodzy, będzie wysyp do biogazowni. Pokażę wam, gdzie jest biogazownia dokładnie, jak ona wygląda. Wprawdzie już tam raz byliśmy, moi drodzy. Ci, co oglądali moje wcześniejsze publikacje, no to już wiedzą, gdzie jest biogazownia na tej mapie. Natomiast ci, co nie widzieli, no to będą mieli jeszcze raz okazję zapoznania się z topografią tej mapy oraz z tym, gdzie co tutaj na tej mapie jest.
Chociaż w sumie topografia, czy to gdzie to jest, to w sumie jest to samo. Na to samo wychodzi, moi drodzy. Ale wpierw musimy się pozbyć tej maszyny. Nie będę jej sprzedawał, bo ona mi jest za bardzo przydatna. Natomiast ją po prostu wywieziemy na moją gospodarkę. Tam na mojej gospodarce ona sobie będzie stała w garażu, tam gdzie zawsze. Tylko wpierw będzie trzeba ją umyć, a to już zrobię poza odcinkiem. Moi drodzy, poza odcinkiem ją umyję. A na razie ją po prostu postawimy na placu, tam gdzie mam kreszera, tam na placu ją postawię. I przetabuję się do ciągnika, który został na tamtej gospodarce. Dobra, teraz tu sobie podjedziemy. Dobra, i tu go zostawimy, moi drodzy. Niech on tu sobie stoi. A ja wam teraz pokażę fajną rzecz, którą odkryłem na tej mapie. Przejdziemy sobie teraz tutaj, o. Gdzie są te nasze leżaczki? Te nasze leżaczki są tutaj. Teraz zobaczymy tylko, czy to będzie działać tak, jak ja myślę. Aha, czyli jestem, ale nie na tej gospodarce. Czyli to nas przeniosło na gospodarkę ze świniami, więc ja muszę się przetabować normalnie w tradycyjny sposób. Dobra, jesteśmy teraz już na właściwej gospodarce. Niestety tamten mechanizm, albo ja źle w to wszedłem, albo po prostu pomyliłem gospodarki. No tak, no ale tutaj to nie działa. Tu nie działa niestety tabowanie na to gospodarstwo za pomocą tych leżaczków, które tam widzieliście. No nie działa to tak jak działa. No ale jak widzicie, tutaj już robota została prawie że wykonana, jeśli chodzi o tą pierwszą część. Teraz resztę tylko zawieziemy do biogazowni, pomyjemy maszyny i, moi drodzy, będziemy kończyć dzisiejszy odcinek, dzisiejszą część. No, pomału już będziemy to kończyli, ale teraz jedziemy do biogazowni. Bo trzeba tą kiszonkę, albo raczej te plewy na kiszonkę wywieźć. Trzeba będzie też to poubijać. To ubijaniem zajmę się w następnym odcinku, spędzę na tym pewnie z pół odcinka. Jeśli chodzi o jedną pryzmę, część może zrobię poza odcinkiem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Generalnie chciałbym wam pokazać cały proces robienia kiszonki. Mam nadzieję, że mi się to uda zrealizować. I sobie zobaczycie, jak to. Zobaczycie sobie, jak to wyszło. Dobra, i teraz biogazownia była chyba tutaj. Tak, bo tu pisze biogazownia korkociąg. Będzie tutaj. I jedziemy teraz już praktycznie cały czas prosto, moi drodzy. Tu mamy jakieś pola po drodze. Tam na prawo jest gdzieś nasza gospodarka. No i tu sobie teraz zjedziemy do naszej biogazowni. No, pisze biogazownia korkociąg, moi drodzy, wita. No i zapełniamy naszą pryzmę pomału, bo to trzeba zrobić. Tylko że właśnie albo mi się wydaje, albo tu te pryzmy są większe od tych pryzm, które tego, albo to ubicie tak, albo to ubicie tak możliwe, że to, no trudno powiedzieć, ale wydaje mi się, że to chyba przez ubicie one takie są.
Jak widzicie, no przyczepa też się ubrudziła, trzeba będzie ją umyć. Więc umyjemy wszystkie maszyny jeszcze na koniec tego odcinka. Ponieważ żeby tam w miarę czysto było przed samym końcem. Więc sobie teraz pojedziemy na naszą gospodarkę. I na naszej gospodarce pomału będziemy kończyć już ten odcinek. Zostało go może, nie wiem, 10-15 minut góra. Jeśli chodzi o tą pierwszą rzecz. Co do tytułu odcinka, to może go nazwę Operacja Kiszonka albo coś w tym rodzaju. Jeszcze nie wiem, ale pewnie wybiorę ten tytuł, bo jakoś fajnie dla mnie brzmi. Oczywiście jeszcze zobaczymy też, czy nie trzeba tam poubijać tej pryzmy z krowami, więc być może tam, gdzie są krowy, tam będzie trzeba tą pryzmę na kiszonkę, tam będzie trzeba pewnie ubić te krowy, zanim jeszcze zamkniemy i zaczniemy proces kiszenia. Zobaczymy, jak to, pójdzie. Wiem, że kiszonkę można by też z trawy robić. Czekajcie, to może zrobimy tak. O, mam pomysł. Czekajcie, moi drodzy, mam pomysł. Mam pomysł na fajnego screena. Ale do tego muszę wyłączyć ten ciągnik. I wyciągnąć spod tego właśnie naszą kosiareczkę, czy też raczej podkaszarkę. Czy no o tym New Hollandzie myślałem. Wyjdziemy stąd i wam zaraz zrobię jakiegoś facepalma. Dlaczego robię go tutaj? Ponieważ nie chce mi się przez pół mapy przejeżdżać, żeby zrobić go jeszcze raz w tamtym miejscu. Maszyna wiem, że jest złożona, ale robimy tak dla śmiechu, żeby było zabawniej. Ustawimy rurę w ten sposób. Podjedziemy trochę bliżej. O. Myślę, że tak będzie fajnie. Czekajcie, sobie jeszcze chudy ukryję. No i co? Robimy zdjęcie, nie? Czekajcie, gdzie jest 12 lat. No i mamy zrobione nasze zdjęcia. Włączę chudy, Alticha. Ok, ukryję w jeden. Dobra, i teraz, moi drodzy, tak. Teraz tą maszynę, moi drodzy, z powrotem odstawimy tam, gdzie ona była, bo trzeba będzie ją umyć. Więc ją umyjemy, moi drodzy. Teraz ją umyjemy. Umyjemy też naszą przyczepę z ciągnika. I jeszcze, moi drodzy, trzeba będzie przesypać z łyżkę albo dwie trawy. Tam, gdzie mamy trawę do silosu na kiszonkę, zrobimy takie mieszanie. Pomieszamy troszeczkę, żeby to wyglądało jak trzeba. Dobra. No i tę maszynę możemy, moi drodzy, już schować. Ona nam nie będzie już potrzebna.
mogę sobie teraz schować tam gdzie mamy nasz. Wyjadę teraz z tej strony, moi drodzy, bo tu muszę jechać do garażu i to muszę tak wjechać, żebym się tam zmieścił. Bo muszę się zmieścić razem z tą dostawką, bo ja nie mam zamiaru dostawki trzymać osobno. Czekajcie, bo tu jest zaraz garaż otwarty, tu jest otwarty garaż, do tego otwartego garażu i wjedziemy tą maszyną. Taki jest plan. Dobra. I tu go możemy zostawić. Nasz kombajn do kiszonki. On nam już nie będzie dzisiaj potrzebny. Niech on sobie tu stoi. No troszeczkę wbiłem się w te drewniane deski. Jakby tu tych desek nie było, moi drodzy, miejsca, żeby tą maszynę tutaj trzymać. Natomiast no niestety, ale tak luksusowo to nie mam. Wiecie, no ta gospodarka jest dość ciasna, natomiast generalnie na moje potrzeby wystarcza. Mimo, że jest trochę ciasnawo, no to jednak jest dosyć znośnie. Dobrze, w takim razie, moi drodzy, jeszcze umyjemy tą przyczepę, którą tam mamy na koniec tego odcinka. Miałem jeszcze przesypać tam parę rzeczy, ale powiem wam szczerze, czy jest sens robienia tego, czy jest w ogóle sens, wiem. I tak potrzebuję też trawę jako taką, więc no mieszanie tego i robienie tego w ten sposób, czy to ma w ogóle jakieś zastosowanie, czy ja wiem. Dobra, musimy tą przyczepę umyć. Teraz tu wywalę błączala wokół drzewa. Zobaczymy, czy mi się to uda. Tak, żeby go tu dociągnąć. O! Dobra, może tak to damy. Teraz wezmę, moi drodzy, spróbujemy kerszerem to umyć. Zobaczymy, co się będzie działo. No, ilu, do jakiego, do jakiej długości mi kerszel sięgnie, bo to też o to chodzi. Ale patrzcie, jak się ładnie czyści. A ja tylko po napisie jeżdżę, nie? No i, moi drodzy, mamy już naszą przyczepę prawie umytą. Prawie, no bo tutaj jeszcze... Wiesz, jakiś lekki syf został. Ja też mam ten problem, że mam też monitor troszeczkę. Telewizor mam też lekko uszkodzony. Mam jakieś tam dziwne przypadłości z telewizorem. Więc też no, będę musiał ten telewizor sobie ogarnąć. Nie wiem, może do serwisu, bo zaniosę albo coś. Dobra, tego New Hollanda to później będę mył, bo jeszcze będę nim pracował dzisiaj. Pewnie poza odcinkiem, więc na razie go nie będę mył, moi drodzy. Ale przyczepa nie jest nam już potrzebna, dzisiaj też można to schować. A jeszcze będę tam... A, wiem, co będę jeszcze dzisiaj, moi drodzy, robił. Dzisiaj jeszcze, moi drodzy, trzeba będzie te... Trzeba będzie jeszcze uzupełnić w tych naus w szklarniach i trzeba będzie tam zrobić parę rzeczy z tym związanych.
Poza tym, powiem wam szczerze, zastanawiam się, czy nie wymienić tego autosanu, tej przyczepy z autosana na Ursusa. Ursusa widziałem za parę tysięcy przyczepę o większej pojemności od tej, którą tu mam, bo tu mam 6000. Jest ta przyczepa, co tu jest po lewej, ona tu się tą taką, ja to nazwę, metalowo-zieloną. Chociaż to metalowym kolorem nie nazwiesz. No ale gdzieś tam jakieś skojarzenia do metalu są. W każdym bądź razie zastanawiam się nad wymianą tej przyczepy na większą. Widziałem właśnie, mam takiego fajnego Ursusa z modyfikacji i się zastanawiam, czy nie wymienić na niego właśnie tej przyczepy. Co wiązałoby się z kolejnym wydatkiem i kolejnymi kosztami, ponieważ za tego autosana dostałbym naprawdę grosze, więc ja nie wiem, czy jest sens wymiany tej przyczepy. Druga sprawa, kwestia jest też taka, że potrzebuję przyczepę do drewna, żeby przewozić też drewno, konkretnie te palety z startupu do skupu. Autosan był spoko, bo można było z boku tam pod, wiecie, można było tam z boku te właśnie przyczepy, z boku można było te rzeczy wziąć. Natomiast generalnie problem z autosanem był taki, że on nie ma kolizjonów na butach. Czyli jak włożyłem tam przyczepę, na tą przyczepę taką właśnie paletę z drewnem, co było widać na pewno w tym odcinku z tartakiem, to musiałem ostrożnie jechać, żeby tego nie wywalić. Więc no, sami chyba rozumiecie, że jeżeli przyczepa nie ma kolizjonów na burtach, to można bardzo łatwo zgubić to, co wieziesz na takiej przyczepie. I to jest minus tej przyczepy autosanu, którą wam przed chwilą pokazałem w moim garażu. To jest dość spory minus, niestety tutaj trzeba by było... Dobra, i teraz moi drodzy, będziemy potrzebowali łyżkę. Teraz muszę sobie podłączyć łyżkę do tego ciągnika. Mógłbym użyć ciapensjusza, ale powiem wam szczerze, nie chcę mi się montować tura do ciapka. Więc już, jak już jadę tym małym ciągnikiem, to dzisiaj będzie odcinek, w którym robię wszystko jednym ciągnikiem. Wszystko to, co mam zaplanowane. Także ostatnią częścią tego odcinka, moi drodzy, jest wykonanie właśnie tej operacji związanej z uzupełnieniem. O. Dobra, mamy podłączoną naszą myszkę. No i teraz tak, jeszcze zrobię to, co zaplanowałem wcześniej, czyli tam wezmę jedną łyżkę trawy, przesypię tam do z jednego silosu do drugiego, dosypię tam do kiszonki, żeby tego i tam spróbuję to wyrównać. Czekajcie, żeby tutaj tak jakoś podjechać, żeby tam trawy, zresztą bo tam tej trawy dużo nie ma, no tak jest i tam zaraz zobaczymy, ile dokładnie jest tej trawy. 44% poziom ubicia, wypełnienie 2%. To nawet nie ma co przesypywać, powiem wam szczerze. Jak patrzę na to, to nawet nie ma za bardzo co przesypywać. Ale troszeczkę, żeby tak dla zasady, troszeczkę tam. Czekajcie. Ja muszę tak od przodu, żebym widział. Dobra. Dobra. I teraz to, co tu mi zostało, te reszty tej łyżki. Albo dobra, napełnimy ją do końca. Czekajcie, niech ona się napełni nam do końca. Jest 100%. Wsypiemy tam, gdzie jest kiszonka. Czekajcie, wyjedziemy tutaj teraz trochę do tyłu. Czekajcie, bym ja tam nie przywalił. Z tym ciągnikiem, powiem wam szczerze, jest jeden problem. Jest dość duży problem.
tym New Hollandem. On jest fajny, mały, ale jak jest łyżka dość wysoko i ona jest dość pełna, jest pełna łyżka, to on się lubi bujać. On się lubi bujać i on się buja jak gumowa piłka. Jak gumowa piłka się buja. Tak wam powiem. Tak to wygląda. O, patrzcie jak on teraz... Zaraz się nam przewróci praktycznie. Jadę do tyłu, to myślałem, że on się przewróci. Czekajcie. Patrzcie co teraz. Jak ninja próbuje się wspiąć pod górę. Dobra. No i mamy zadanie wykonane. Teraz, moi drodzy, trzeba będzie... Jest, wyjechaliśmy stąd. Teraz jeszcze przy okazji... Tak, będę musiał jeszcze ten ciągnik natankować. Moi drodzy, trzeba będzie jeszcze go natankować i umyć. Teraz pozwólcie, że ja troszeczkę ściszę tą muzyczkę, którą mamy puszczoną. Dobra, i już wracamy dalej do odcinka. No niestety, ale czasem muszę tak zrobić, ponieważ to sterowanie nie pozwala mi na użycie wszystkich opcji, bo mam tylko jeden monitor. No. Poziom wypełnienia 15%. Poziom ubicia 58%. No. Nie ma tego dużo, ale będziemy pomału sukcesywnie te dwa silosy zapełniali. Czyli tu będzie, moi drodzy, kiszonka. Ja ją będę robił dopiero jak dojdzie do 100% zapełnienia. Jak dojdzie powyżej 50%, powyżej 60% zapełnienia, wtedy będziemy robić, moi drodzy, kiszonkę tutaj. Taki jest plan. Na razie po prostu będę to wszystko magazynował, a krowy będą na razie dostawać tylko trawę i wodę oraz słomę jako zawartość na ościeżynę dla ościeżynę albo na podłogę do obory. Także tak to wygląda. Dobra, to my teraz, moi drodzy, pojedziemy sobie tutaj do silosu z gównem i teraz weźmiemy sobie łyżkę sobie teraz weźmiemy tego gówna. Czekajcie. O, zapełnia nam się łycha wolna. Lecimy. No, zapełni się. Jest. I teraz tą łyżkę gówna, moi drodzy. Łyżkę gówna wysypiemy. Będą dwie łyżki, bo to jest jedna. Potem będzie jeszcze druga. Będziemy wysypywać dla naszej szklarni. Czyli nasz stały obornik. A potem, jak już sobie tą... O, liście mnie trochę zarzuciło. Nie wiem czemu, ale jak jadę z dużą łyżką, to powiem wam szczerze, tym ciągnikiem strasznie rzuca. Jak próbowałem z Ursusem, to takich jaj nie miałem. To właśnie z tym ciągnikiem, to coś jakby... Nie wiem, to jakby on... Nie wiem... Może powiem tą łyżkę rzeczywiście do Ursusa podpiąć. Zanim to gówno wziąłem. Może trzeba było... Właśnie, bo jego tutaj strasznie buja. Ja nie wiem czemu, ale jego to buja jak...
pijanego zająca. Jego buja tu strasznie jak pijanego zająca. Tego ja nie wiem, czy ja nie będę musiał, moi drodzy, tutaj zainterweniować i nie zrobić czegoś z tym tematem, bo jak tak dalej pójdzie, tu widzicie, że tu nawet ciężko jest nawrócić, żebym ja był w stanie tutaj wysypać to, a co dopiero... Czekajcie, trochę to podniesiemy. Dobra, i jeszcze jedną łyżkę do drugiej szklarni, moi drodzy. Tutaj powiem wam szczerze, te szklarnie to trzeba uzupełniać przynajmniej co 2-3 dni. Jeśli chodzi o wodę, no to z wodą, no to wodę to tam raz na dobę, jak dolejecie tam 2-3%, to jest wszystko. Natomiast co do obornika, no to obornik, no to jeżeli chcecie do końca wykorzystać to, co tam już jest, no to to jest co 2 dni jedna łyżka, myślę, i to tak wystarcza, bo można by tam wiecie więcej obornika, natomiast ja mam tego obornika dość mało, mam go dosyć mało, musiałbym mieć tych krów, nie wiem, może z 200 albo z 300, ale to wtedy musiałbym wodę szybko napełniać, codziennie robić, a tak napełniam co 2-3 dni wodę dla krów, także myślę, że tutaj kwestia też tego napełniania, też kwestia tego obornika jest jakby tak. Dobra, i teraz spróbujemy tutaj jakoś wyjechać tak, żebym był w stanie tam jakoś bezpiecznie wjechać. Właśnie problem polega z tym ciągnikiem, problem polega na tym, że on się buja. On się buja jak pijany zając, jak jeździsz z tym turem. Tak jakby był może źle wyważony albo coś. I tu jest właśnie jego problem. Tego ciągnika z turem. Natomiast generalnie, tak jak mówiłem, dzisiaj chciałem dla was zrobić odcinek, gdzie wszystko robimy w miarę możliwości jednym ciągnikiem. Wiem, że mam jeszcze 3 w zapasie, natomiast generalnie chciałem, aby było takie właśnie urozmaicenie, że no, jestem młodym rolnikiem i używam tego sprzętu, którego mogę cały czas, a nie ciągle przesiadam się z ciągnika na ciągnik, bo na przykład jeden nie... Uuu, patrzcie! Jup, i się wysypało! Czekajcie. Zobaczymy, czy da się tak podjechać, żeby tam... No, trochę gówna się wysypało, ale chyba się nie wsypało, gdzie się miało wsypać. Więc podejrzewam, że wróciło z powrotem do pryzmy, albo się zmarnowało. Czekajcie, dobra. Właśnie problem polega na tym, że go strasznie w dół znosi. Znosi go strasznie w dół w tym miejscu. Nie rozumiem tylko dlaczego. Czekajcie. Czekajcie, spróbuję trochę zniżyć tę łyżkę. Dobra. Podjechał może pod większym kątem. No, trochę tego obornika się tam wspało, natomiast
No ciasno tu jest, ciasno. Wolałbym użyć jakiejś przyczepy, gdzie podjadę i tą przyczepą wysypię ten obornik i się tam sypię. Chyba te triggery ale lekko stegowane. No dobra, zobaczmy. Dobra, no w zasadzie tutaj kwestię tego obornika mamy z głowy. Ale tak jak mówię, no ten ciągnik nie bardzo się chyba jednak na tego tura nadaje. No ale dali nam go w podstawce, dali nam go w tym. Nie wiem co jest, ale nie mogę wyjechać. Czekajcie, mam nadzieję, że się skupany nie przewróci. Co jest? No nie mogę stąd wyjechać. Patrzcie, utknąłem. Utknąłem. Dosłownie utknąłem. W tak głupim miejscu. Czyli zobaczymy ile tego obornika jest. 60%, jedna łyżka to jest 60%, czyli no ponad półtorej łyżki wchodzi do tego zbiornika. Tak by to wyglądało. Ja mam szczerze dobrze wiedzieć o takich rzeczach, bo no ta cała statystyka się czasem przydaje, natomiast ja generalnie staram się jak najmniej zaglądać w te wszystkie papierkowe pierdółki, ponieważ no woda 87%, tu jest też 60%, czyli jedna łyżka no to jest 60%, 60% tego zbiornika na kiszonkę. No dobra, no to dobrze wiedzieć, że coś takiego, że możemy takich rzeczy, o takich rzeczach się dowiedzieć z tych całych statystyk, ale aczkolwiek dla mnie jest to mało przydatne, ponieważ znaczy mało przydatne. Jak już mam to, co potrzebuję, to się nie zastanawiam tego, ile dokładnie tego jeszcze będę potrzebował. To się w międzyczasie samo strawi, to wiecie o co chodzi, nie? Dobra, to teraz tak, na koniec jeszcze, moi drodzy, umyjemy sobie nasz ciągnik oraz jego akcesoria. Schowamy ciągnik do garażu. Ja myślę, że na tym, moi drodzy, zakończymy nasze prace na dzisiejszy odcinek. No już długo gramy, bo jest teraz 21:37, więc już ponad półtorej godziny grania mamy za sobą. No i to będzie już koniec tej pierwszej części odcinka, pierwszej, którą dla was miałem w planach na przygotowanie. Dobra, to jeszcze odstawimy nasze maszyny i moi drodzy, w tym momencie się będziemy pomału żegnali, spotkamy się tutaj za chwilę pod wiatką, ale najpierw odstawimy nasze maszyny na należne im miejsca. Prawdopodobnie kupię sobie też tego Mercedesa Sprintera, co go testowałem. Testowałem takiego fajnego Mercedesa, no wszystko w nim fajnie, ładnie, pięknie, tylko no niestety, ale jak to większość modów ma, tak zbugowane lusterka, no ale coś na to poradzę. Nie naprawię lusterek, bo nie umiem.
Zresztą gdybym umiał, moi drodzy, to prawdopodobnie zrobiłbym sobie mody, te które tutaj mam, już przygotowałbym sobie je do farminga 17, do FS 17, LS 17, lub jak nazywacie tą nową grę od Giant Studio. No a obecnie używam 15, prawdopodobnie będę grał na 15. Jak się jakieś mody z 15 pojawią, tych, które używam, pojawią się w LS 17, to będę też grał, o ile, tak jak powiedziałem, o ile będę miał kuma tą grafikę, bo na razie moja karta graficzna nie pozwala mi na zabawę w LS-a 17. Ale to już, moi drodzy, wiecie, bo wam to kiedyś mówiłem, także... Dobra, odstawimy teraz tak. Teraz to musi odstawić ten odważnik, bo on idzie tutaj. Czekajcie, tak podjedziemy, żebym ja tutaj coś widział. I dobra, moi drodzy, to wjedziemy sobie teraz do garażu. Tego tura odstawimy, bo tego tura najpierw trzeba będzie odstawić. Dobra, jego damy tutaj. Pod tą szafkę, ja to mam celowo, tu używam tej szafki jako wyznacznika. Bo tam jest ukryta pewna niespodzianka od twórców mapy. Tylko, że po ostatniej niespodziance, jako że ja nie umiem tej niespodzianki używać i przyznaję się bez bicia, nie umiem używać tej niespodzianki od twórców, to po wejściu, albo inaczej po próbie użycia tej niespodzianki, skończyło się na tym, że musiałem grę ponownie wczytać. No niestety miałem tego pecha, ale to było na samym początku, jak jeszcze mapę, moi drodzy, jak jeszcze ogarniałem mapę, to było mniej więcej w tamtym czasie, także... także tak to było. No a teraz, moi drodzy, sobie wyjedziemy teraz i wjedziemy już pomału do garażu i będziemy kończyć ten odcinek. Z racji tego, że już jest późna pora, bo już dochodzi 22, a ja też nie chcę robić hałasu na osiedlu, więc trzeba będzie już pomału ten odcinek kończyć, moi drodzy. No to jak widzicie, drugi ciągnik z turem, tur sobie tam leży, czeka, bo przypnę do drugiego ciągnika. Tu możemy nasz garaż zamknąć, bo tu też już nic nie będziemy robić. Ten garaż z przyczepą też tu zamkniemy, bo tu nie tylko przyczepa jest, ponieważ tu są też... Czekajcie, tu sobie jeszcze zamknę te małe drzwiczki z tyłu. Okej. Musiały się otworzyć, jak tamte drzwi zamykałem. Dobra. No i mamy wszystkie sprzęty pochowane. Tu jeszcze sobie bramę zamknę i spotykamy się, moi drodzy, pod wiatką i będziemy już kończyć nasze, a raczej w dosyć tak zwanym spokojnym klimacie spotkamy się teraz pod... A proszę, wchodzimy sobie tu. I
No i moi drodzy, skończąc nasz odcinek na tym stoliczku, gdzie jesteśmy sobie przy stoliczku, jakimś kijem wszedłem w ten fotel. Wybaczcie, ale coś mnie męczy. Pewnie znowu będzie mi żołądek się odzywał. Ale w takim razie, moi drodzy, jesteśmy tu. Kończymy nasz odcinek. Więc ja mówię wam do zobaczenia w następnej części związanej z kiszonką na mapie Górale V4. Następny odcinek powinien się pojawić za tydzień. Mam nadzieję, że ten wam się podobał i będziecie chcieli tego typu oprawę, czyli muzyczkę z soundtrackami z Farminga 17 w tle. I mam też nadzieję, że YouTube nam tego nie wytnie. Więc ja się będę z wami żegnał, mówię wam do zobaczenia, trzymajcie się, no i cześć, nie? A i jak się wam spodoba, no to walnijcie lajka. Jak jesteście nowym widzem, no to walnijcie suba. Więc trzymajcie się ciepło, no i pamiętajcie, zbliżają się święta, więc jakoś trzeba o innych pamiętać. To miał być taki rym na zakończenie odcinka. A następny odcinek, tak już wspomniałem, planowo ma się pojawić za tydzień. No może być kilka dni obsługi, ale postaram się go zrobić. Chociaż wiem, że w przyszłym tygodniu już jest okres świąteczny. Więc trzymajcie się i do zobaczenia.